W dzisiejszym odcinku Blołek i Y sprawdzą się w tworzeniu sztuki za pomocą puringu, a potocznie nazywając to artystycznym rozlewaniem farby. Ja też stworzę swoje własne prace wykorzystując żywice w perłowych kolorach, ale zobaczcie jak poszło chłopakom. Oglądajcie od początku do końca. Tak jest, dobrze słyszeliście, dzisiaj będziemy bawili się techniką puringową. Po raz pierwszy będę próbował tworzyć własne obrazy, wylewając po prostu farbę na płótno, bo można też chyba na deski albo na jakieś inne różne rzeczy, ale ja będę robił to na płótno. I miałem do wyboru dwie techniki, mogłem to zrobić na przykład żywicą epoksydową albo farbami akrylowymi, ale ja postanowiłem połączyć jedno i drugie i jeden obraz zrobimy za pomocą żywicy epoksydowej i specjalnych barwników, a do drugiego obrazu wykorzystam farby akrylowe, nie ma tutaj ich jeszcze, bo musiałem je zamówić, bo mi się skończyły i dodatkowo nie wiedziałem, że do puringu takiego typowo z farbami akrylowymi trzeba mieć po prostu specjalny płyn, ale o nim powiem później, bo w sumie nie wiedziałem o tym. I jeszcze w dzisiejszym odcinku powiem Wam o kozackim wydarzeniu organizowanym przez NVIDIA Computronic i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, gdzie pula nagród to 15 tysięcy złotych, dlatego oglądajcie od początku do końca, ponieważ każdy z Was będzie mógł w takim konkursie wziąć udział. No i wiecie, ja nie będę robił tego na jakimś malutkim płótnie. Ja wziąłem duże płótna, tak żeby był duży, fajny efekt. Nie mogłem znaleźć większych. Znalazłbym jeszcze większe, albo zrobił sam własne, ale to wydaje mi się, tak dużo rzeczy może nie wyjść w trakcie, jak się coś robi pierwszy raz, z doświadczenia to wiem. Może aż tak nie będę ryzykował. Zaczynajmy. Żeby pierwszy obraz za pomocą żywicy epoksydowej wyszedł naprawdę kozacko, przynajmniej tak bym chciał, wykorzystam do tego barwniki, które tutaj widzicie. Są to barwniki typowo chyba perłowe. Ale tym razem nie ja będę decydował o tym, w jaki sposób i w jakiej kolorystyce powstanie obraz, tylko zadecyduje o tym moja montażystka Kasia. Tak, Kasia, dobrze słyszałaś? Okej. Okay. Cieszysz się? Cieszę się. Więc ty masz właśnie wybrać kolory, w jakich ma ten obraz powstać. Pewnie oczywiście będzie różowy. Ale ja nie wiem, czy to jest różowy. A, taki tylko. To czerwony jest. Czerwony? Czerwony. Dobra, no, czerwony. Złoty. Tak. A ile wybrać? A ile chcesz, to do ciebie drabi. Złoty. Czarny. Teraz poproszę fioletowy. Kurczę, niezły mik. Może jeszcze ten niebieski perłowy? To jest? Myślę, że nic. No dobra, w takim razie kolory mamy wybrane. Ja przechodzę do mieszania tych wszystkich kolorów i wylewania naszego pierwszego obrazu. Będę musiał to zrobić szybko, bo będzie trzeba go wynieść, no bo on będzie musiał odparować, a nie wolno tego zbytnio wdychać. Pamiętajcie. W wersji z żywicą zadecydowaliśmy, aby płótno całe było w kolorze czarnym, wtedy powinno to ładnie się wybić, bo jednak żywica ma to do siebie, że jest troszeczkę przezroczysta, nawet jak dodamy te wszystkie barwniki, więc myślę, że czarny podkład będzie najbardziej odpowiedni, dlatego teraz już mieszam żywicę, no i będziemy tworzyli nasz pierwszy puringowy, żywicowy obraz. Wlewamy czynnik A. Złoty. W końcu na jakimś filmie będzie 100 tysięcy wyświetleń, słuchajcie. Stawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To jest to, ja czuję, że ten film po prostu wybuchnie w te wakacje. No dobra, przechodzimy teraz do puringowego szaleństwa żywicą. Zacznijmy od koloru czarnego. Nie wiem, jakie tu wzorki można zrobić. Polecimy taką linią i spróbujemy rozprowadzić na tym. Zrobię taki z każdego koloru i spróbuję taki. Rozumiecie, o co chodzi, nie? To dobrze. Dobra, lecimy. Słuchajcie, widziałem w internecie również, że robią to opalarką.
Zanim przejdziemy do kolejnego puringowego obrazu, szybko Wam powiem o konkursie, który właśnie jest organizowany przez NVIDIA, Computronic i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Pula nagród to 15 tysięcy złotych, za pierwsze miejsce można zgarnąć 6 tysięcy złotych, żeby na przykład zupdate'ować swoje stanowisko. Zasady są bardzo proste, ponieważ za pomocą programu NVIDIA Canvas, który jest całkowicie darmowy, musicie za pomocą swoich prostych linii, które namalujecie, wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji, a robi to program automatycznie, piękny krajobraz, który później zgłosicie w specjalnym formularzu na stronie internetowej, gdzie oczywiście link daję Wam w opisie, wysyłacie swoje zgłoszenie i wtedy my, ponieważ ja również zasiadam w jury, oceniamy i wybieramy najlepsze prace. Są 3 miejsca i 2 wyróżnienia, dlatego warto wziąć udział. Wszystkie szczegóły oczywiście macie w linku w opisie, sprawdzajcie, bierzcie udział. Jest jeden bardzo ważny warunek, że żeby użyć programu NVIDIA Canvas, trzeba mieć kartę GeForce RTX lub Titan RTX, ale nie martwcie się, nie musicie mieć tej karty osobiście, nie musi być Wasza własna. Wystarczy, że jeżeli takiej nie posiadacie, po prostu popytajcie znajomych, rodzinę, może ktoś na chwilę udostępni Wam swój sprzęt, ponieważ generowanie takich obrazów jest bardzo szybkie i proste, a także pokazałem to w najnowszym odcinku na moim drugim kanale, więc wbijajcie i sprawdzajcie również ten odcinek, to jest taki mały tutorial, jak właśnie coś takiego stworzyć, link również daję Wam w opisie i właśnie popytajcie, zapytajcie, żeby ktoś na chwilę udostępnił, bo naprawdę warto spróbować swoich sił w tym konkursie, no bo nawet można kupić swoją własną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX. Dlatego sprawdzajcie wszystkie linki w opisie, a my wracamy do naszego puringowego rozlewania farby, czy jakkolwiek by to nazwać. Powodzenia! Obraz z żywicy epoksydowej mamy skończony techniką puringu. Teraz przejdziemy do farb akrylowych, czyli takiej bezpiecznej techniki, ale do niej musiałem właśnie zakupić taki specjalny jakiś rozcieńczalnik do puringu. One mają swoje różne nazwy i są różne firmy. Tutaj już sobie nalałem akurat fioletowy, niebieski, biały, czarny i taki delikatny róż pudrowy, bo będę chciał zrobić motyw kosmosu z puringu, żeby później pochlapać go jeszcze białą farbą. No bo jak wiecie lub nie, bardzo lubię motywy kosmiczne, więc spróbujemy taki obraz puringowy z kosmosu zrobić. Ja dodaję tego preparatu, kładziemy nasze płótno, no i zobaczymy, co wyjdzie z tego tym razem. Wiecie co, opalarką nie idzie zbyt mały podmuch powietrza, więc postaram się to zrobić swoimi własnymi płucami. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, dzisiaj są goście specjalni razem ze mną. W wielkim challenge'u puringowym jest Blołek. Cześć, byłem nad jeziorem, czuga mnie wpakował do auta, do bagażnika i mnie tu przywiózł. Nie wiem, co tu robię. Tak, nie pytajcie dlaczego. W krótkich spodenkach. No dobrze, co będziemy robić? A, Y jest. Tak, jeszcze jest Y. I jeszcze jest z nami Y! Dobra, słuchajcie, panowie, to jest wasz taki challenge. Ja zrobiłem już swoje obrazy, ale wy będziecie po raz pierwszy robić swój puring. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jest to bardzo fajna technika wylewania. Farby tutaj macie, macie płótna i mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Widzowie zresztą też już widzieli w poprzednich urywkach. Więc teraz kto z was zrobi... Nie wiem, czy Karol da radę, bo Karol nie jest zbyt wylewny. Kasia, wstawisz takie, wiesz, takie, jakieś takie, albo te... Tam macie rękawiczki, które polecam Wam założyć, co byście się nie ubrudzili rąk. Ta farba schodzi, jest nietoksyczna. Poczęstujcie się. Jak ktoś się boi, może dwie naraz założyć. Jakby się coś wydarzyło. To już wiem, jak ostatnio cała paczka poszła w 2 dni. Będę mógł sobie później to do domu wziąć? Rękawiczki czy obraz? Ja obraz. A, okej. Okay. Zastanówcie się, w jakich kolorach chcielibyście stworzyć swój rozlewający się obraz. Żółty, zielony i różowy. Ja najbardziej lubię czarny. Kolor czarny. Czarny z białym może coś. We'll be right back.
chciałem zwrócić uwagę tylko na Y-ka. Zobaczcie, że on zastosował bardziej hardkorową technikę, miesza kolory, nie to, że wybiera paletę, która jest tutaj dostępna, tylko on stwierdził, że będzie po prostu te kolory mieszał, nowe. Panowie, kolory są gotowe. Czerwony, zielony, żółty. Mamy niebieski, biały i czarny. Wcześniej miał być trochę inny, ale nam nie wyszedł Y-ka, więc teraz możecie próbować sobie porozlewać tą farbę. Dobra, miał być to... kolory Barcelony i dla Roberta zrobić. Aha. Jest. Jaki psychopat. Miało to być relaksujące, ale nie wiem, jakoś to mnie wszystko stresuje, że coś źle zrobię. To wyciągam. Ale tu nie można nic zrobić źle. Zaufaj mi, ja jestem w stanie zrobić coś źle. Ale generalnie oglądałem na YouTubie filmiki, jak oni to robią i efekty były niesamowite. Może trochę podpatrzę, co tu... Słuchajcie, no dwie całkowicie inne techniki. Technika na kreskę, technika na kropkę. Kto wygra? Kto wygra? Czego nam będzie w dzisiejszym materiale? Więc proszę, głosujcie w komentarzach na mnie. Podzielę się wygraną, chociaż nie kurczę, wiem, czy jest jaka w ogóle, była wygrana? Jeszcze nie wiem, czy jest w ogóle jakakolwiek. O, to takie klimaty greckie. Fajnie, Y-greczek, fajnie. No, to taki chyba pod Y-greczek jest trochę. Artysta. No, ja nie mam z nim szans. Przykro mi. Ale on mówił, że on w ogóle nie widział, jak to się robi, słuchaj. Że on nie będzie patrzył, Tata, wczoraj wieczorem na TikToku przeglądał. No nie wygląda to tak, jak to, co widziałem. Totalnie. Czekaj, bo ty, poczekaj. Klasa. Ale idzie, co? No, dobra, to już wiem jak. Technika na dmuchańca. To niezły dmuchaniec. Much better. Kasia, pokazuj tutaj, bo tu jest dzieło sztuki. On to nie wie, co robi. Teraz będzie jazda. Jak dziewczyna zobaczy, to będzie w szoku. Z dedykacją dla niej. Ale czuka, że suszarki nie masz, to jest przykre, naprawdę. No nie obrażając, ale o co chodzi? Mogłem wziąć suszarkę, ale to by było zbyt proste, gdyby suszarka była na miejscu. Dlatego musimy opalarkę suszyć. Super, dzięki ci. Dobra, psujemy tego hot doga. Jak widzicie, atrakcji na Mazurach nie brakuje. Dziękuję, Czuga, za zaproszenie. Byłem sceptyczny początkowo, co mogliście widzieć, ale... Koniec końców, naprawdę... Przekonał się do tego. No, Przekonał się. Dziękuję bardzo. Teraz na pewno kupi sobie mapę z węgorzewem i powiesi na ścianę obok obrazu puringowego, który właśnie wykonał. Tak, jeszcze przy twoim zdjęciu tam na ołtarzyku. Rastafarianizm. Ja nazwałem swoje dzieło Morskie Oko. Kosmiczna plaża. Piękne. Pięknie. Naprawdę. Może podsumujmy sobie delikatnie. Tak. Generalnie dziękuję Może za zaproszenie. Początkowo byłem zestresowany, więc przepraszam za początek, ale no stresik. Kustomizacja koszulki była w gratisie. Tak. Jeśli chodzi o obrazy, Y-ka mi się początkowo bardzo podobał. Później dalsze kroki, no już troszeczkę to... Przekombinowawszy, tak? Tak, ale generalnie początkowo to jak ja spojrzałem, to mówię, wow, ale rozpierdziel. No to tak jest, ja zawsze tu tak widzisz, oglądam. To takie, wiesz... Ale to już brak kontroli nad narzędziem. Tu w ogóle totalnie. To był brak kontroli właśnie nad narzędziem. Ale nie czepiam się, ponieważ moje to jest lepsze. Dokładnie to samo, co tutaj u ciebie się wydarzyło, te takie zmieszania kolorów. A tu w ogóle... No. Ale generalnie ja jestem zadowolony z swojego dzieła. Czy, jak mam ocenić twoje, to wygląda trochę tak, jakbyś losowo wylewał farbę na to, więc... Powiem ci. Tak, a to robiliśmy, czekaj. Tak właśnie było. Tak właśnie było. Ale czekajcie, ja pokażę. Ale poczekaj, okiem specjalisty. O nie, no to nasze są dużo lepsze od Czugi. Tak, że nie obrażając... Nie, no 200% bez obrażeń, ale jakby, no come on, nie, jakby spójrzcie na to. Czuga, so.
chory, no. Piszcie w komentarzach, Czuga, no uczeń sorry. Przerósł mistrza. Piszcie w komentarzu, Czuga, trzecie miejsce. Pływało, no nie, no. Słuchajcie, dla porównania chociaż tak nie, wyglądało moje. Na przykład też pewnie nie będziecie widzieć. Ale powiedzmy coś. No ja robiłem też to pierwszy raz, to czego wy oczekiwaliście ode mnie? Szczerze, jak patrzyłem, to gorzej było, ale teraz jest naprawdę fajnie. Nie? Tak gwieździsta noc. No jak ocenisz nasze dzieła? Znaczy tak, właśnie, jeżeli chodzi wasze dzieła, jak mógłbym ocenić, powiem tak. Robiłem też to pierwszy raz, więc nie oczekujcie ode mnie profesjonalnej oceny. Jedna i druga praca bardzo mi się podoba. U Y-ka tak jakby to rozchlapanie bardzo fajnie wygląda, jeżeli chodzi o takie połączenie tutaj i tak dalej, w ten gwieździsty, kosmiczny taki motyw, ale rzeczywiście przesadziłeś później z tym aerografem, przekombinowałeś. No, to nie aerograf, to już jeszcze słomka mi to zrobiła. Więc... A jeżeli chodzi o Karola, to jakby podoba mi się też połączenie kolorystyczne, właśnie, że zdecydował się na czerwony, żółty i zielony. Troszeczkę też pod koniec przyszalał z dmuchaniem, jednak płuca się już wtedy dobrze wyrobiły i trochę wymieszał te kolory, ale mimo wszystko no, ciężko by mi było wybrać najlepszą pracę, więc musimy to zostawić widzom, więc to wy zdecydujcie. A osoba, już zdecydowałem się, jaka będzie nagroda, osoba, która wygra, będzie mogła zrobić sobie ze mną zdjęcie. Dlatego dziękujemy wam bardzo serdecznie, zostawiajcie łapki, komentarze, subskrypcje. Możecie wbić do chłopaków, ich kanały są takie mniejsze trochę niż mój, zapraszamy. Więc jakby ten... Subskrybujcie, subskrybować. Tak. No, jedziemy do 5 jakby... milionów. Tak. Tak, tak. Karola na kanale. Tak. Trzymajcie się. Pa. Cześć. Możeś wymyślił nagrodę. No nie. Będziemy mogli zrobić zdjęcie.